Dzień dobry, nazywam się Adam Zelent i jestem bezpartyjnym Rady Miejskim w Nysie od dwóch kadencji i kandydatem do Rady Miejskiej w Nysie z okręgu numer 1, który miałem przyjemność reprezentować przez ostatnie 10 lat. Witam na osiedlu Podzamcze i dzielnicy Rochus. To właśnie tu przez ostatnie dni kampanii będę odwiedzał i spotykał się z naszymi mieszkańcami. Szanowni Państwo, nasza dzielnica przeszła w ostatnich latach prawdziwą metamorfozę dzięki inwestycjom i projektom, które poprawiły jakość naszego życia. Rozpocznijmy od Alei Wojska Polskiego, która doczekała się kompleksowego remontu, włączając to także budowę drogi pieszo-rowerowej. Dzięki współpracy z radnymi powiatowymi i lokalnymi liderami udało się zrealizować długo wyczekiwany projekt, który poprawił komunikację i bezpieczeństwo w okolicy. Wiem, że jeszcze został fragment do dokończenia drogi w Lasku, który także postaramy się zrealizować. Budowa mieszkań na ulicy Franciszkańskiej i osiedla rodzinnego to przykład, że determinacją i konsekwencją w działaniu można wiele. Dziś możemy się cieszyć z prawie 100 nowych mieszkań i lokali komunalnych w pięknie zaprojektowanej przestrzeni. Nie tylko infrastruktura drogowa przeszła modernizację. Budowa pump trucka przy ulicy Brodzińskiego stała się prawdziwym hitem wśród miłośników dwóch kółek i sportów ekstremalnych. Ten specjalny tor dla rowerzystów, deskorolkarzy, rolkarzy i miłośników hulajnóg to nowe centrum aktywności dla dzieci, młodzieży i seniorów. Klub piłkarski Podzamcze Nysa po 27 latach tułaczki znów jest gospodarzem stadionu Podzamcze Arena przy ulicy Brodzińskiego. Ta długo oczekiwana inwestycja to nie tylko ważny krok dla klubu, ale także dla naszej lokalnej społeczności sportowej. To także świątynia futbolu na naszej dzielnicy, dla klubu, który od 40 lat jest rozwijany przez wielu działaczy, trenerów, zawodników, ale też oddanych kibiców. Stadion służył będzie również Akademii Piłkarskiej Podzamcze Nysa, w której szkoli się ponad setka dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Inne projekty, takie jak remont ulicy Brodzińskiego i Kaczkowskiego, rozbudowa szkoły i przedszkola nr 2, czy budowa mieszkalnego osiedla Franciszkańska, również przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców naszej dzielnicy. Nie zapominając o ochronie środowiska, przeprowadzono termomodernizację przedszkola nr 14 i żłobka nr 2, co nie tylko zmniejszyło emisję CO2, ale także poprawiło komfort naszych dzieci. Na zakończenie wspomnę, że w naszej dzielnicy uruchomiono Klub Seniora Plus, pokazując troskę o nas starszych mieszkańców dzielnicy. To efekt współpracy lokalnych władz, radnych i społeczności, które wspólnie pracują dla dobra dzielnicy Podzamcze. Wiem, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Na naszej dzielnicy mamy wiele dróg gruntowych do budowy. Proponujemy rozbudowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2, budowę trzeciego mostu oraz rewitalizację parku w dzielnicy Rochus. Te propozycje zawarte są w programie wyborczym i 22 konkretach, jaki proponuje nasz kandydat na burmistrza Nysy, Kordian Kolbiarz. 7 kwietnia życzę Państwu samych dobrych wyborów. 7 kwietnia głosuj na Zelenta.